sympatyczne wieści dotarły do nas z dalekiej Malezji. Na Mistrzostwach Świata Robert Mateusiak i Nadia Kostiuczyk dotarli do ćwierćfinału w grze mieszanej, odnieśli największy sukces w historii polskiego badmintona. W konsulacie w Kuala Lumpur ślub wzięli kolejni zawodnicy SKB Litpolmalow, Joanna Szleszyńska i Michał Łogosz. 31-letni Robert Mateusiak i 8 lat młodsza Nadia Kostiuczyk zrobili w Malezji furorę. 10. mistrz światowego rankingu najpierw odprawił rywali z Kanady i Nowej Zelandii. W trzeciej rundzie suwalczani sprawili nie lada niespodziankę. W trzech setach pokonali rozstawionych z numerem 7 Chińczyków, Han Bin-he i Yang Yu. I jako pierwsi Polacy weszli do ćwierćfinałów Mistrzostw Świata. W piątkowym meczu o awans do strefy medalowej Polacy spisali się dzielnie, ale przegrali 16-21 i 17-21 z kolejnymi Chińczykami, mistrzami świata Igrzysk Olimpijskich Zheng Bo i Gao Ling. Bliski ćwierćfinału Robert Mateusiak był też wespół z Michałem Łogoszem. Suwalscy debliści kolejno wyeliminowali Gwatemalczyków i, co było sporą sensacją, wicemistrzów świata Anglików Anthony Clarka i Roberta Blaira. W trzeciej rundzie nieznacznie 17-21 i 19-21 ulegli rozstawionym z numerem 2 Malezyjczykom. Szkoda, bo w drugim secie nasi badmintoniści prowadzili już 17-14. Tę porażkę Michał Łogosz osłodził sobie w piątek o 5 rano czasu polskiego. Przed polskim konsulem poślubił suwalczankę Joannę Szleszyńską, swoją życiową i badmintonową partnerkę, wielokrotną mistrzynię Polski i byłą reprezentantkę kraju, która większą karierę robi teraz jako adwokat w warszawskiej kancelarii. Złoty i srebrny medal Mistrzostw Europy przywieźli z Serbii modelarze suwalskiego Osiru, Kacper Osyda i Bartłomiej Skibicki. Swojej dumy z obu zawodników nie kryją dyrektor Osiru Zbigniew Wisiecki i szef modelarni Stanisław Skibicki, były wicemistrz świata w modelach swobodnie latających. Dokładnie to tak. Bartłomiej Skibicki został mistrzem Europy w modelach z napędem gumowym w klasie F1B. Natomiast w drużynie z Kacprem Osydą i Moniką Sową z Aeroklubu Gliwickiego zdobyli wicemistrzostwo Europy, srebrny medal. Powód do dumy, z uwagi na to, że nasz klub tutaj modelarski prowadzony przez kolegę tutaj Stanisława należy do wiodących w kraju. Świadczą o tym zdobywane wyniki na Mistrzostwach Polski, czy na Mistrzostwach Europy, ewentualnie Mistrzostwach Świata, bo kolega Stanisław również startuje jako zawodnik. Muszę też powiedzieć, że oprócz tego, że ponosimy pewne koszty związane z utrzymaniem tego klubu, Natomiast też uzyskujemy pomoc od Aeroklubu Polskiego, od władz miasta za osiągnięte wyniki. Kolega Stanisław jest znany w środowisku w Polsce i nie tylko, także no, miło jest, jak przyjeżdżałem, te ekipy tutaj do nas do Suwałki wiedzą, że jeżeli chodzi o zawody, które przeprowadzane są, organizowane u nas, to zawsze są w sposób wzorcowy, dopięte wszystkie i to duża zasługa między innymi kolegi Stanisława, który no perfekcyjnie to zna, zna to rzemiosło, no i od kilkunastu lat prowadzi tą sekcję. A trzeba zaznaczyć, że modelarstwo w naszym mieście ma długoletnią tradycję, bo ponad 60 lat. Wszystko w modelarstwie zależy od dokładności, cierpliwości i oczywiście od umiejętności technicznych. Bartłomiej Skibicki został mistrzem w długości latania jego modelu. Ja niestety w ostatnich latach nie odnoszę sukcesów już tak znaczących. W tym roku w Mistrzostwach Świata modeli swobodnie latających zająłem 19 miejsce. Na świecie 19. To dobrze, a zarazem czuję już bagaż wieku. Czyli i niestety już. Bartek, który. Tak, dokładnie. Bartek, mamy tutaj przecież bardzo zdolnych zawodników, między innymi tutaj siedząca obok Aleksandra Warakomska, z którą wiążę duże nadzieje. Kacper Osyda też. Są to zawodnicy, którzy w najbliższych latach powinni wygrywać. Srebro w drużynowych zawodach to już praca całego zespołu. Im dłużej samolot leci, tym jest lepiej. No ile ten samolocik mistrza Europy leciał teraz? No w dogrywce największy czas, 6 minut i 6 sekund. To dobry czas? No bardzo. A jak uważasz, na świecie ile trzeba by było jeszcze dołożyć do tego, żeby być mistrzem świata na przykład? No, może i by wystarczyło.
Sekcja modelarska w Suwałkach ma już 60-letnią tradycję. To były jeszcze czasy Lecha Nowikowskiego, mówią modelarze. Teraz od kilkunastu lat modelarzom przewodzi wychowanek Lecha Nowikowskiego, Stanisław Skibicki. W szczycie było tutaj 104 członków. Teraz mamy troszeczkę mniej. Jest aktywnych takich zapisanych około 70. Na pewno jest to ciekawy sport polegający na tym, że dużo trzeba nie tylko mieć predyspozycji fizycznych, ale też dużo myśleć, dużo robić tak, żeby doskonałość tych modeli wzrastała. My akurat należymy do tych, którzy doskonalą te modele, budują tutaj w klubie. Nie są to modele fabryczne. Jest to współpraca zespołowa, instruktora i wszystkich zawodników. Nie tylko z naszej kategorii, ale także zawodników, którzy przyjechali walczyć w innych kategoriach i wspomagali nas na lotnisku. No, wykonując też pracę na rzecz całego zespołu. W planach mistrzów Europy tytuły światowe. Nad Zalewem Arkadia odbył się wielki festyn rodzinny. W licznych konkurencjach zręcznościowych i sportowych uczestniczyło mnóstwo suwalczan. Odrestaurowana plaża, nowe zabudowania, place skateparku oraz piaszczyste boiska siatkówki plażowej to wspaniały teren właśnie dla spotkań rodzinnych, sportowo-rekreacyjnych. Chcemy, ażeby Zalew Arkadia i te otoczenie właśnie nabrało życia, żeby tętniło życiem, żeby działo się tutaj dużo, tak jak dzisiaj, żeby były rozgrywane liczne zawody, imprezy, żeby to miejsce przyciągało właśnie naszych mieszkańców, a również i turystów. Impreza nad Zalewem rozkręciła się na dobre. Były biegi na szczudłach, w workach, rzuty lotkami, podkową, strzały na bramkę, piłką nożną, krążkiem hokejowym, jazdy kładem i turniej piłki siatkowej. Miejsce szczególnie w tej chwili pięknie wygląda, ta zieleń, ta trawa dookoła i tworzy to taki swoisty klimat. Na łonie przyrody właśnie można tutaj odpocząć, można pospacerować, można pograć piłkę plażową i wiele innych rzeczy robić. Troszeczkę to nas kosztowało, ale oczywiście widzimy, efekty są i że opłacało wydać grosz publiczny, ale również i grosz Unii Europejskiej tutaj jest włożony w to miejsce. Można było popływać za darmo kajakiem i rowerem wodnym. Suwalscy woprowcy proponowali pływanie na holowanym gumowym kole za motorówką. W swoim turnieju walczyli strongmeni z nad Czarnej Hańczy. Siłaczem Suwalszczyzny 2007 roku został Mieszko Czuper. Nie ukrywał swego zadowolenia gospodarz terenu, dyrektor OSIR-u Zbigniew Wisiecki. No cieszymy się bardzo, że impreza, można powiedzieć, wypaliła i po raz pierwszy tutaj, wykorzystując teren zalewu, który w roku bieżącym został uruchomiony, i ta inauguracja, można powiedzieć tak, z imprezami, pełnymi imprezami rekreacyjno-sportowymi wypaliła, zależało nam na tym, żeby wypaliła w dniu Suwałk, ponieważ wcześniej już odbywały się imprezy związane z piłką plażową, czy imprezy na skateparku, czy takie. Natomiast dzisiaj mamy kompleks imprez, który chyba zadowoli najmłodszych i tych najstarszych. Młodzi wysportowani chłopcy z zespołu Old Stars pokazywali swoje wprost akrobatyczne umiejętności. Na co dzień biegają ulicami i placami Suwałk. Mówią, że potrafią biegać po wszystkim. Na co dzień ćwiczymy, przesiadujemy dużo czasu w mieście, ćwicząc, wykonując ewolucję. Czyli ci, którzy tam biegają, po tych murkach skaczą i tak dalej, to wy? No, można tak powiedzieć. Chociaż jest dużo innych ekip, też bardzo dobrych. Ale teraz żeście się zjednoczyli, jesteście w OSIR-ze razem? Tak, reprezentuje nas OSIR. Złączyliśmy grupę z odłamków innych grup. Same najbardziej doświadczone osoby, które ćwiczy już od ponad roku do dwóch lat. Dogadaliśmy się, znaliśmy wspólny język, przygarnęliśmy przygarnęliśmy tą grupę All Stars, gdzie chłopcy nie mieli swojego miejsca, działają teraz przy ośrodku sportu rekreacji, piłka plażowa tutaj działa przy nas, deskorolkowcy i ci
korzystający ze skateparku. Również chcemy przygarnąć miłośników rowerów, którzy do akrobatyki rowerowej, mamy dla nich miejsce i chcemy, bo przyszli do nas, i żeby im pomóc, pomożemy im. Chcemy, żeby poszczególne grupy, ci zainteresowań, gdzie skupiły się tutaj u nas, ponieważ przychodzą do nas z problemami, propozycjami. Jesteśmy otwarci i wszystkich przygarniemy. Organizatorzy zapowiedzieli już oficjalnie, że festyn rodzinny wchodzi na stałe do kalendarza Dni Suwałk, a za rok konkurencji i rozrywek będzie jeszcze więcej. Od wygranej 1-0 z Sokołem Aleksandrów Łódź trzecioligowy sezon rozpoczęli piłkarze Wigier. W niedzielę w Olsztynie suwalską drużynę wzmocni Piotr Stokowiec, jej niedawny grający trener. Mocno przebudowany w porównaniu do poprzedniego sezonu suwalski zespół w środowy wieczór podejmował ligowego Beniaminka. Gospodarze od początku nacierali i po akcji Rafała Trockiego bliski uzyskania prowadzenia był bułgarski napastnik Iwan Todorow. A chwilę później Paweł Baranowski. Z czasem gra stała się bardziej wyrównana, swoich szans zaczęli szukać gości. Na szczęście dobrze spisywał się w bramce Rafał Gikiewicz, 21-letni zawodnik pozyskany z Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie. Przed nim występowała bodaj najmłodsza obrona w lidze, złożona z 21-letniego Tomasza Chmielewskiego, ledwie 17-letniego Pawła Baranowskiego, 19-letniego Andrzeja Niewulisa i 22-letniego Tomasza Bajka, kapitana zespołu. Do przerwy, mimo wielu okazji z obu stron, było 0-0, a po zmianie stron do zdecydowanych ataków przystąpili gospodarze. Najpierw bardzo pechowy tego dnia Paweł Cimochowski trafił w poprzeczkę, a sędzia uznał, że nie było faulu na próbującym dobijać Kamilu Lauryni. Potem szczęścia próbował sprowadzony ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Łódź Andrzej Niewulis, wychowanek Wigier. Swego podopieczni debiutującego w roli trenera Wigier Zbigniewa Kaczmarka dopięli w 62 minucie. Dośrodkowanie z Rożnego plecami przedłużył Lauryn, a efektownym strzałem głową popisał się Tomasz Chmielewski, niewątpliwie bohater spotkania. W końcówce goście mieli okazję na wyrównanie, ale ich napastnik minimalnie chybił. Wielka radość w ekipie suwalczan i smutek przyjezdnych z Aleksandrowa Łódzkiego, którym nie pomógł nawet kibicujący ksiądz. Trudny mecz, ale zwycięstwo zasłużone. Stworzyliśmy sobie mimo wszystko więcej sytuacji, jak choćby dwa uderzenia, raz w poprzeczkę, raz w słupek. I kilka sytuacji jeszcze było, więc ja jestem w sumie zadowolony. Dzisiaj warunki do gry były bardzo ciężkie, było bardzo gorąco i zespół przeciwnika postawił nam trudne warunki. Trzeba przyznać, że jest to drużyna bardzo solidna, ale bardzo się cieszymy z zwycięstwa. Jestem pełen podziwu dla chłopaków, że dali siebie wszystko to, na co ich było stać. Cały zespół zasłużył dzisiaj na pochwały. Za walkę, za fragmenty gry naprawdę dobrej. Szkoleniowiec obiecywał, że jego podopieczni będą grali widowiskowy, atrakcyjny dla kibiców futbol. I słowa dotrzymał. Troszeczkę nie po strzeleniu bramki ta gra do końca mi się nie podobała. Mieliśmy w tym momencie tą piłkę dłużej przytrzymać. Troszeczkę wkradło się nerwowości i z tego okresu nie jestem jakby zadowolony. Trener chwalił defensorów za skuteczność. Niestety w kolejnych trzech meczach nie będzie mógł zagrać Paweł Baranowski, powołany na zgrupowanie kadry narodowej do lat 18. Utalentowanego juniora, tu niespodzianka, zastąpi na pozycji stopera Piotr Stokowiec, w wiosennej rundzie grający trener Wigier, a dzisiaj koordynator grup młodzieżowych w Widzewie Łódź. Stokowiec, chociaż oficjalnie zakończył karierę w czerwcu, dał się namówić na powrót Dariuszowi Mazurowi i wystąpi już w niedzielnym meczu Wigier z OKS w Olsztynie. Zobaczymy, w jakiej jest dyspozycji. Zapewnia, że jest w dobrej, więc mam nadzieję, że tak rzeczywiście jest, bo rzeczywiście sytuacja jest kadrowa trudna i mam nadzieję, że w dobrej Piotrek jest w dyspozycji i będzie starał się nam pomóc. Olsztynianie odnieśli dotąd komplet dwóch zwycięstw. Wigry postarają się przerwać tę pasę. Na niedzielny mecz wybiera się liczna grupa suwalskich kibiców.